Nazywam się Mikołaj Staciak i jesteśmy na torze w Borkowie. W drugim biegu dobrze wyszedłem ze startu i dojechałem czwarty. Jeszcze dlatego, że mi się to bardzo podoba. Nazywam się Max Falik, mam 12 lat i jesteśmy na czwartej rundzie mistrzostw Polski. Wczoraj jechałem na motocyklu o pojemności 65 cm sześciennych w klasie 85 i w pierwszym wyścigu, jak i w drugim, zrobiłem hole shota. Myślę, że to bardzo dobry wynik jak na jazdę 60 w 80. Jestem Aleksander Świrczak, startuję w klasie MX85 i zająłem czwartą pozycję. Bardzo dobrze mi poszło w drugim biegu, bo wyszedłem drugi ze startu. Nie musiałem tak bardzo długo gonić jak w pierwszym biegu. Jestem bardzo zadowolony z czwartej pozycji. Jest bardzo dużo chłopaków, co mnie gonią i często z nimi w zeszłym roku przegrywałem.